Ja przepraszam, znowu będzie tak po mojemu, po babsku. No, spróbuję sama to złożyć, zaraz zobaczymy przy okazji, na ile to jest nasadka. O, mężczyźni będą wiedzieć, o co mi chodzi, jak się to nazywa. Chamdu przodu. Chamdu prosodu. Pam do prydu. Fa. Pam. Pam do przodu. Pam do przodu. Słuchajcie, mam okazję pokazać wam niesamowity pojazd. Zobaczcie, jakie są lampy. Po prostu w ogóle rozmiar tego samochodu. Nasz samochód jest duży, ale to po prostu jak ja tutaj widzicie, stoję, dokąd mi sięga samochód. Naprawdę. To no. Co to jest? Toyota Tundra. To jest Toyota Tundra, dość nowy model. Ja przepraszam, znowu będzie tak po mojemu, po babsku. Właściciel woli pozostać anonimowy i oczywiście nie chce rozmawiać do kamery. Więc muszę wam powiedzieć po prostu to, co ja sama wiem, co zauważyłam i po prostu swoim tam babskim okiem powiem, co ja myślę o tej zabudowie. Tu wam pokażę. No niestety, jak widać, pogoda jest jaka jest, więc pewnie nie widać za dobrze, ale coś tam widać, to nieważne. To, co najważniejsze, będzie widać. Tak więc jest Toyota, Toyota Tundra dla osób takich jak ja, niezorientowanych. Ten samochód bardzo rzadko można zobaczyć na polskich drogach, bo jest to samochód amerykański. Stąd też właśnie takie ogromne rozmiary tego samochodu. I ojejku, same lusterko też, jakie ogromne, nie? Wszystko jest po prostu ogromne, nawet właśnie lusterka, widzicie? Jakie są wielkie. Generalnie jakby, jak dla mnie, to jest jak... Ja bym się czuła jak w samochodzie jakimś ciężarowym, mimo że nasz samochód naprawdę jest spory, ale to już jest po prostu takie mega. Teraz macie odwrócony napis Toyota Tundra, żeby nie była gołosłowna. Ale oczywiście nie zajmiemy się tym samochodem, tylko zajmiemy się tą nakładką, bo wiem, że wiele osób szuka, gdzieś tam coś chce sobie kupić, albo zbudować, albo zamienić i wtedy szukamy po internecie takich filmów, więc myślę, że jest to bardzo fajna okazja, żeby wam pokazać. I to jest zabudowa Azar. To jest polska firma, która robi właśnie zabudowy i muszę wam powiedzieć, bo oczywiście już byłam w środku, że jak dla mnie jest to najbardziej luksusowa zabudowa, jaką ja do tej pory widziałam. Naprawdę poziom jest, ja to porównałam do jachtu, jakbym była na jachcie, po prostu wszystko jest tak pięknie wykończone, tak po prostu... A ten detal to no po prostu wykończenie. No co tu dużo będę gadać? Nie będę gadać. Wchodzimy do środka. O, proszę bardzo. Tak to wygląda w całej okazałości. Tutaj z tyłu, jak widzicie, są takie drzwi, które się otwierają, prawda? No widzicie, góra, dół. Tutaj niestety on, ten samochód jest tak wysoko, że trzeba podłożyć stołeczek, nie? Tak więc musi być stołeczek. Ja od razu myślę o tym, jakby się to podróżowało i jak gdzieś będę na kamieniach, nierównym terenie, no to nie wiem, jak ja bym wsiadała do środka, no bo oczywiście nie zawsze ten stołeczek się da ustawić, żeby był stabilny. No więc jakby dla mnie nie ma problemu, bo ja wejdę do środka, ale jak ktoś jest mniej sprawny fizycznie, to trzeba wziąć pod uwagę. Dobra, uwaga, ładuje się do środka. Tutaj jest łóżko, no nie pościelone, no ale to nieważne, prawda? Przepraszam. Tak więc widać, że używane, no. Więc łóżko jest wyjątkowo duże, muszę wam powiedzieć. Byłam zaskoczona, chociaż trzeba zwrócić uwagę, że w tych nakładkach, jak ktoś będzie kupował, ta przestrzeń tu, tak, jest naprawdę nieduża, tak więc nie można na przykład mieć głowy w tamtą stronę, bo wtedy głową, jak będziesz się przewracał z boku na bok, to można sobie walnąć. To później się składa. Ojejku, nie wiem, czy dam radę. Spróbuję sama to złożyć, zaraz
Zobaczymy przy okazji, na ile to jest. O, to bardzo łatwo się składa, bo widzę, że tutaj. O. Przepraszam. O, tutaj są. O, tu już chyba zrobiłam z jednej strony. O, jednym można spaść. Tak więc widzicie, to takie, takie pułapki. O. No dobra, ale to nie zrobiłam tam dokładnie. Mam nadzieję, że nie zleci teraz na głowę. Ale widać, o co chodzi chyba, prawda? Więc tu mamy taką większą przestrzeń i wtedy jest stoliki i to wszystko. Już pokazuję. Tak więc tutaj jest dwa miejsca do siedzenia po obu stronach. Tu oczywiście są schowki. Tam też jest cała taka elektronika, wszystkie rzeczy. I tutaj jest kolejny schowek pod kolejnym tym siedzeniem. Tu akurat torba na psa, bo mają małego pieseczka. Tutaj już pokażę Wam. Tutaj jest kuchnia. No powiem Wam szczerze, że jak dla mnie, na to co ja gotuję, no to po prostu ja nie wiem, jak byśmy sobie poradzili, bo jest to super małe. Tak więc owszem, jest zlew, pięknie to wygląda i wyobraźcie sobie, że oni używają już tą zabudowę 4 lata i tutaj jest tak czysto, jest po prostu, aż się zapytałam, czy w ogóle używają, bo sobie myślę, to wygląda jak prawie nieużywane, no widać, że troszeczkę, ale jakby wygląda niedużo używane, tak więc nie wnikam, na ile jest używane. Martwi mnie tylko jedna rzecz, że tutaj jest taka piękna tkanina, taka jakby pluszowa. W całym tym kamperku, zobaczcie, wszędzie na dachu i to pięknie wygląda, ale na ile jest to praktyczne, szczególnie właśnie tutaj w tej części zabudowy kuchennej. Właściciel mi tutaj zdradził, że jak gotują, to tutaj mają jakąś folię, zasłaniają i dzięki temu no nie jest to zniszczone. Nie wiem, czy by nam się to sprawdziło, ale to tak tylko mówię, jak będziecie szukać, na co zwracać uwagę. Tutaj są półeczki i tutaj są małe szafki, ale całość nie jest bardzo głęboka. I tutaj jest łazienka, jak to się otwiera, o, uwaga, w której jest kibelek i jest umywalka i cała ta przestrzeń też jest prysznicem. Chcesz coś dopowiedzieć? Aha, jedziecie, dobra. No, muszę zrobić małą przerwę. Jak widzieliście, trochę miałam problem z wyjściem. Mam za krótkie nogi. Tak więc warto wziąć to pod uwagę i po prostu no, tą sprawność fizyczną. Ja jestem powiedzmy średnio sprawna fizycznie, więc jak ktoś jest powiedzmy w podeszłym wieku albo w młodszym, ale nie bardzo sprawny fizycznie, to może mieć problem z wchodzeniem i wychodzeniem. No poza tym no pięknie jest tam w środku. Mi się wydaje, że nawet to nagranie tam nie oddaje, jak ładnie tam jest w środku i przytulnie. Jest bardzo mała przestrzeń. Tak jak mówię, jak ktoś lubi gotować i chce gotować w trakcie podróży, no to ja bym się tak zastanawiała, prawda, co tam można ugotować, bo ja bym nie miała miejsca, gdzie trzymać po prostu swoje gary, przyprawy, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego. I tutaj też wiem, że właśnie pani, bo oczywiście, znaczy oczywiście, to nie jest oczywiste, ale to jest małżeństwo, które sobie tutaj korzysta z tego, a może para? No nie wnikajmy, no po prostu mężczyzna i kobieta, którzy używają tej zabudowy, to oni używają, zresztą przy okazji powiem, bardzo często, właśnie wszystkie weekendy i raz w roku jadą na miesiąc na taką dłuższą wyprawę i pytałam się właśnie o gotowanie. Tak, tak, gotujemy, ale nie miałam okazji porozmawiać z kobietą, tylko z mężczyzną i ja nie wiem, wiecie, na ile jest to gotowanie, bo wiem, jak nieraz z ludźmi
innymi, których spotykamy po drodze i oni mówią, no ja gotuję, a potem jesteśmy z nimi 2-3 dni i oni gotują, tak, kawę na śniadanie i po prostu czasem na przykład zrobią naleśniki, wiecie, no to dla mnie to nie jest gotowanie. Jak ktoś chce gotować tak porządnie, to na pewno będzie tutaj za mało miejsca, nie ma miejsca na krojenie, na chociaż to można by było robić tam na stole. No. Dobra, ale też jest bardzo mało miejsca na przechowywanie. To, że jest to mało miejsca, to jest właśnie taki mankament tego typu zabudów, tak? Zabudowa, tak? Dlatego, że ta zabudowa, jak widzicie, ona jest włożona, nasadka. O, mężczyźni będą wiedzieć, o co mi chodzi, jak się to nazywa. Chodzi o to, że to można ściągnąć w każdej chwili i nałożyć z powrotem. To jest fajne, jeżeli ktoś potrzebuje ten samochód po prostu do, no na co dzień, do czegoś innego, prawda? Tam do pracy czy cokolwiek. I tą nasadkę będzie wkładał, jak jedzie na urlop, a potem znowu ją ściągał. Natomiast jeżeli ktoś używa non-stop i na przykład oni używają non-stop, nigdy nie ściągają, to właściwie po co to? To lepiej by było mieć taką zabudowę, która wszystko, bo tu, nie wiem czy to mi się uda pokazać, o, ta cała przestrzeń, zobaczcie ile tracimy miejsca. Tak więc to jest taka jakby najważniejsza rzecz dla tych osób, które planują kupić coś takiego, to pamiętajcie, że te nasadki, owszem, to jest wygodne, bo kupisz gotowe, włożysz i jedziesz, a nawet jak chcesz, to możesz ściągnąć, ale mankament jest taki, że przez to tracimy bardzo dużo miejsca. I druga sprawa, waga, bo przecież ten spód, prawda, też waży i w tym momencie ten samochód jest na granicy swojej dopuszczalnej masy całkowitej, tak więc jak zatankują, wiadomo, zbiornik wody jest tutaj 80 litrów. Dla porównania powiem, że my mamy 140 litrów wody ze sobą na pokładzie. Oczywiście lodówka, w ogóle nawet nie wiem, gdzie tam jest lodówka. Gdzie tam jest lodówka? Muszę się zapytać, bo na przykład my mamy lodówkę 100 litrów i naprawdę, słuchajcie, jedziecie do ciepłego kraju, chcecie sobie wypić to zimne piwo, a tam baba będzie mówić, gdzie to piwo, wyciągnij mi, bo ja tam muszę mięso schować, czy tam co innego schować, bo w ciepłym klimacie wszystko musisz trzymać w lodówce, więc jak chcesz jechać na taką miejscówkę na dziko gdzieś, daleko od ludzi, daleko od sklepu, na kilka dni, to pomyśl, ile musisz zrobić zapasu jedzenia, picia, wody nawet nie napijesz się takiej, jeżeli ona nie jest schłodzona, jak jest bardzo gorąco. Tak więc to są takie rzeczy po prostu do przemyślenia. Lodówka to jest jedna z najbardziej takich newralgicznych rzeczy i jak rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś tam wyruszyli w podróż, to z reguły pierwszą rzecz, jaką zmieniają albo dokupują, to jest lodówka. Ludzie często dokupują drugą lodówkę albo zamieniają swoją na większą. A tak swoją drogą to ja zrobiłam taki odcinek o lodówce, tej, którą my używamy, więc sobie możecie tam znaleźć. Link będzie też w opisie. No i faktycznie jest lodówka i to jest lodówka Dometic, czyli tej samej firmy, która nasza. Proszę bardzo. No to co, próbujemy zgadnąć, ile litrów ma ta lodówka? 10? Nie wiem, 20 litrów? No, 20 litrów, no powiedzmy. No. No to na weekend, no to tak, no. No, tak więc za nie mówiłam trochę, widząc tą lodówkę, ale nie żebym krytykowała, po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że właśnie nie ma idealnych rozwiązań. Przepiękna jest ta zabudowa, naprawdę jest pięknie w środku, jest gotowe, jak kogoś stać, ma dużo pieniędzy, to jak najbardziej
I jak wyjeżdża na krótkie wyprawy, tak? Znaczy wiecie, na weekend tam nawet parę tygodni, bo nawet na parę tygodni tam, jak ktoś jedzie na urlop, to przecież my też żeśmy jeździli, no to jedziesz do restauracji, no nie będziesz tam stać w garach, no nie po to kurczę, jedziesz na urlop, codziennie w garach stoisz. Natomiast jak chcesz jechać na długie wyprawy, tak jak my, no to warto się zastanowić, co wtedy jest ważne. Ja powiem jeszcze tylko tyle, że gdy niedźwiedź planował naszą zabudowę, ja byłam bardzo rozczarowana. Ja marzyłam o czymś takim. Teraz, po tym jak my podróżujemy, widzę po prostu te wszystkie plusy, które my mamy, ale nie ma idealnych, wiecie, jakby rozwiązań. Zawsze są plusy i fusy w każdego typu zabudowie. Tak więc nie, że po prostu przechwalam, że my mamy najlepsze, my mamy dokładnie to, co my potrzebujemy. I muszę powiedzieć, że ja teraz po tych 3 latach jeżdżenia tym naszym złomkiem, to naprawdę doceniam i uważam, że mamy jak dla nas po prostu auto idealne. Więc życzę Wam, żebyście dla siebie też dobrali idealne rozwiązanie, takie, które po prostu spełnia Wasze oczekiwania i Wasze potrzeby. Niestety nie ma możliwości przetestowania tego samochodu w terenie. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak się sprawdza ten samochód, wiecie, w trudnych warunkach, bo zawsze mnie to zastanawia, że przy takich gabarytach, już wiem, że na pewno wysokość, nie, bo nieraz nawet jak my zjeżdżamy, to wiecie, są niskie gałęzie i tak dalej. To tak jakby pierwsza rzecz. Na szerokość to raczej nie ma problemu, no bo on nie jest szerszy niż normalnie ten samochód jest, chociaż ten samochód jest olbrzymi, tak jak tutaj wspomniałam, nie? Popatrzcie na te rozmiary raz jeszcze. Ale właśnie nie wiem, wiecie, bo jednak ta stabilność, prawda, jak gdzieś na tych wertepach, na takich skałach, jak my nieraz tam gdzieś zjeżdżamy w dół do jakiejś tam wymarzonej miejscówki, no chciałabym zobaczyć, no nigdy nie widziałam w akcji takiego samochodu właśnie, znaczy samochodu z taką zabudową, samochodu terenowego, bo zawsze jakoś tam to, no nie chcę powiedzieć kwestionuję, bo, no bo nie widziałam, no chciałabym. Jak ktoś ma taki samochód i chciałby mi, wiecie, jakoś pokazać w terenie, to byłabym wdzięczna, tak szczerze. No, to też tak do przemyślenia. Nie wiem, czy można na przykład gdzieś pożyczyć taki samochód i na przykład sobie pojeździć, zobaczyć, jak on się sprawdza, tak? Bo my na przykład wiemy, co my możemy naszym samochodem, bo samochód terenowy, tu znowu, to tak dla laików oczywiście, tak więc się proszę nie obrażać, jak ktoś jest ekspertem i tak dalej, bo ja zawsze te filmy robię dla tych, którzy ekspertami nie są, bo eksperci filmów nie potrzebują. Tak więc chodzi mi o to, że samochód terenowy, i znowu tu będę po babsku gadać, bo są teraz, wiecie, różne jakieś, nie wiem, Subaru, jakieś takie samochody miejskie, terenowe. To, że on jest 4x4, to niekoniecznie znaczy, że ty po wszystkich wertepach możesz nim jeździć. I ja to dopiero, wiecie, na zasadzie, kurczę, tych naszych podróży widzę różnicę między tym, co my mamy, co my możemy, czego nie możemy, co inni mogą, a co inni nie mogą. Ale wytłumaczyłam. Chodzi mi o to, że my owszem mamy auto terenowe, Toyota jest świetna, ale nawet z naszą zabudową też musimy czasem uważać na to, jesteśmy ciężcy, to wpływa na to, co możemy tym samochodem osiągnąć. Jesteśmy na pewno bardziej mobilni niż tego typu zestaw, ale nie tak mobilni jak puste auto terenowe. No, koniec wykładu. Bez wątpienia największym plusem takiej zabudowy jest to, że nie trzeba niczego rozkładać, namiotu i tak dalej, tak jak my musimy troszeczkę jednak, nam to nie zajmuje dużo czasu, ale dla kogoś mógłby być to kłopot, tak więc to na pewno jest wielki plus. Największym minusem na pewno jest przestrzeń w środku, przez to, że jest tam fajnie, jest stolik, jest łazienka, to praktycznie nie ma tam szafek.
są takie minimalne, naprawdę po prostu ze wszystkich zabudów, jakie widziałam do tej pory, to są po prostu najmniejsze szafeczki świata. Żebym nie była gołosłowna, to pokażę, jak to wygląda u nas, tak dla porównania. Akurat jest fajny moment, bo mamy opróżnione szuflady, tak więc mogę Wam pokazać. Tutaj jest 1 metr, a na głębokość mamy 1,80 m, czyli nasze szuflady, proszę bardzo, jak widzicie, są bardzo głębokie i bardzo pojemne, tak więc możecie sobie wyobrazić, ile rzeczy można tutaj naładować, i ta jest troszeczkę niższa, ale ta szuflada jest jeszcze głębsza. I tak samo ona jest głęboka na 90 cm. Zobaczcie, aż po łokieć, czyli mogę naprawdę duży garnek tutaj wstawić, butelki na przykład z olejem, z napojami, prawda, mieszczą się na stojąco. A z drugiej strony, uwaga, teraz jest właśnie wolna przestrzeń, więc Wam pokażę. Tutaj w tym miejscu wchodzi lodówka. To na wielu filmach było widać, jak skorzystamy z lodówki. A tutaj mamy teraz szufladę w ten sposób. Uwaga. I tutaj z obu stron są klapki, z jednej, z drugiej strony, i jest dojście. I tutaj też jest 90 metrów na głębokość. Centymetrów, dziękuję. A tutaj mamy 3 szuflady, tak samo, 90 cm długie, i one są chyba po 20 cm, tam plus minus, nie pamiętam dokładnie. Raz, dwa, trzy szuflady z ubraniami na takim stelażu. Zanim kupicie albo zbudujecie swoją własną zabudowę, warto się jeszcze zastanowić nad tym, gdzie chcecie nocować. Bo na przykład taką gotową zabudową, taką puszką, tak, to możecie się zatrzymać gdzie bądź, nawet na parkingu, wiecie, no, pod Lidlem, i tam przenocować. Jak będziecie mieli namiot dachowy, tak jak my, no to już, no bądźmy szczerzy, no trudno jest w mieście stanąć i nocować, tam rozłożyć, choć i nam się zdarzało, ale nie polecam. Jeny, jakie dzisiaj mam włosy, ja nie wiem, po prostu jakaś masakra. Normalnie wyglądam jak jakieś czupiradło.